Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Legion, a to jest następny odcinek z drugiego sezonu z gry Diablo 3. Dzisiaj goszczę u mnie mego starego kolegę Iron Toma 13, cześć. Witam wszystkich serdecznie. No, witam i co, zrobimy sobie na drugim sezonie, jako że wreszcie udało mi się ciebie namówić na grę na tym drugim sezonie. Ładnie. Myślę, że nie tylko ja. Jakieś dwie zwykłe szczelinki na Nie ma problemu. T6. Powiedz mi, jak ci się gra na sezonie pod Wiesz co, mnichem. ogólnie na samym początku było to dość mozolne, bo wbicie 70 To jest najgorsza poziomu. sprawa, prawda? Tak. Było dość mozolne. I dopóki nie zebrałem takiego podstawowego giru dla mnicha, no to też mi się tak średnio się grało, tak? No tak, bo Niestety. to zebrać zawsze na początku jest Najtrudniej, tak. Taką trudne. podstawę, Tutaj tak? mozolni. Sunwuko i inne. No i ogólnie potem już jak mogłem grać sobie solo na Obręce 6, no to już spoko, już wtedy zaczyna to przynosić przyjemność, tak? No zdecydowanie tak. Zbierasz zawsze jakieś tam pierwsze przedmioty i już później jakoś tam możesz sobie dalej cisnąć samemu. Ja miałem bardzo podobnie, tylko że ja miałem przerwę tydzień. Sorry właśnie za taki brak filmów u mnie 5-dniowe, bo po prostu na nartach byłem i A, dobrze masz. Nie miałem jak wrzucać, ale teraz już właśnie wracamy do wrzucania. Coś tam będziemy wrzucać, czy jest tego, czy z czegoś tam czegoś innego. Ale głównie skupię się właśnie na odcinkach z drugiego sezonu, gdyż tu się dzieje najwięcej, że tak powiem. Tutaj się. Tak, ostatnio ludzie tutaj mają hajt, co nie? Tak, zdecydowanie patrząc na moją listę znajomych, to znaczna większość jest po prostu na sezonie. A, ja też widzę w klanie u mnie też dużo osób. Oj, dużo. O, 200. paragon. No, Tadam! gratulacje, Czekaj, ja gratulacje. zaraz mnie zabiję, bo tak się tutaj Ta ten głupia troszeczkę mapa jest, bo tutaj rozstarzywa. nas będzie zabijać. I tak jakoś zabijać, to tak mocno nas nie będzie. No mnie ciśnie ci ładnie. No powiem ci Coś tak, tutaj że tylko urzę. te 5 dni, co nie grałem, to mnie kurczę wszyscy powyprzedzali. Ja muszę wszystko nadrabiać, i paragon, i ekwipunek. Jestem znacznie w tyle, ale to myślę, że to się spokojnie nadrobi. Słuchaj, spokojnie. Ogólnie z tego co zauważyłem, bardzo szybko idzie paragon. Jak będziesz miał trochę lepiej rozwiniętą postać, już że będziesz miał swój DPS i tak dalej, mniej więcej taki standardowy gear, to potem możesz się przerzucić bardziej na takie buildy, Na które podexpa. pod Tak, expa. ja Tak, co, jestem coś. tam nowy, no. Coś sobie załatwię pod tego expa dokładniej, to może coś też się pokaże, jak Tak, warto expić postać. słuchaj, ja ci powiem na mnicha jest. Mnich w tym momencie najszybciej expi, tak? Znaczy ty też możesz założyć niby Aukhilda, tak? Tego, Kayna ci chyba chodzi. Kayna, Kayna? Borna na przykład. No. Poczekaj, mi się zawsze mi Aukhild się. to jest ten na elity. No to Kayna, on tam ma 50% do expa, tak? Zgadza się. No i Ile, Born ile? też ma On ma 50. nie 50, on ma na elity. O Jezu, że. Nie, na expa. A. Na No expa to chyba ma okej. 50 na expa. Nie pamiętam, bo ja nie ubieram się pod expo, No, naprawdę. wiadomo, ale wiesz, to ludzie w tydzień wbili 400, mnichowie nawet jak no lifili to 500 paragon, tak? No, Gdzie ja mam 500 parę paragonów, kurczę, ten. U mnie najwyższy właśnie jest ten paragon, jest mnich. O kurde, padło. O, mnich. Mnich, co ma 500, ja ci powiem. 529 paragon w klanie Bardzo, jest. bardzo szybko. Poza tym, o ja też padłem. Poza tym, w tym momencie najlepiej leci exp na tym, na głębokiej szczelinie. Oni coś tam zmienili trochę. 35, 36 level z tego co słyszałem, to Tak, tak, farmią. ale ogólnie jest najwięcej expa teraz na gierach, jest tak? Zwykłe szczeliny tyle nie dają, co ten. No i Zupełnie ładny mnich czas. jest, mnich najszybciej. Farmi w tym momencie, bo on tam się wszystko się ubiera pod kątem, wiesz, expa. No i wiesz, ten kamień jest dodatkowy jeszcze od expa, co nie? No. Tak, on jest też bardzo fajnie przydatny, powiem ci, z tego co też słyszałem na ten szaman ma bardzo fajny zestaw do expienia. Nie dość, że jest na gierach przydatny, to jeszcze może bardzo szybko farmić, znaczy expić, nie? Taka pijawka tak zwana. Żeśmy tak sobie wymyślili. No wiesz, oczywiście ten pierścień, jak on tam się nazywa, co daje expa. To ten Dwa pierścień pierścienie są, ten co się Hellfire Ring. kraftuje.
I 45 daje, ale jeszcze można mieć zwykłe. Dawaj, dalej lecimy. Mamy. Jak on się tam nazywa? 5 minut mamy do strażnika. Okej. Jak do strażnika? Już mamy strażnika. 5 minut od. Jak zrobiliśmy strażnika, tak? No to 5 minut mamy od wejścia do. No, rozumiem. Może krócej nawet tam te moje przywitanie. No, to całkiem niezły czas, powiem szczerze. Optymalny, ja ostatnio robię za długie odcinki, tak? Bo ja robię po 30 minut. Optymalny odcinek na YouTube jest około 15 minut. 15, to będzie. Najlepiej tego typu. Gry, myślę. Najlepiej tego typu odcinki się oglądają, tak? Jest taka teoria. Każdy to może inaczej też odbierać, prawda? Ale to już, że tak powiem, od strony youtubera, to mi się tak wydaje, że tak jest najlepiej. Zresztą to nie jest tylko moja opinia. To jest opinia jeszcze tam innych youtuberów, którą słyszałem. No, tyle czasu średnio najchętniej ludzie przeznaczają na szybkie obejrzenie odcinka. O, może w ten sposób. Ktoś kamień Jordana zdobył, nie? No ładnie. No lecą, słuchaj, sezon mamy już od ponad tygodnia, tak? A już powiem ci, mają naprawdę bardzo dobre ekwipunki. Bardzo szybko mają parę. A, no słuchaj, no. Paragon ekwipunek. Drop jest ładny, tak? Jak już się zacznie robić giery 30+, to jest okej, okay, no. Czyli co, zaczynasz od mnicha, coś jeszcze będziesz robił? Tak, no barba. Tak, no muszę barba, no i co, potem zobaczyć co tam z wizem. Jestem pełny. Ale chyba barba. Ja tutaj zacząłem, tak w rąk, że w ramach krótkiego objaśnienia, jak zacząłem łowcą demonów, też, gdyż... Też, wszystko? O, poczekaj. Goblin Rift słyszę. Jest. Pięknie. O, fuck. Tylko mamy słaby sprzęt. Ale mi wypadło tych. Legend. Cholera, nic nie widzę. Ja mam full legend. Wow, 6-7 legend. Czekaj. Cholera, nic nie widzę. Czekaj. Dawaj, co jest lewo. Daję, co się da. Dobra, jeden leży. Myślę, mam legend. Człowieku. Jeden. A dobrze, wszystkie. Dobrze, ty chociaż ten. Im teleport zabierasz. Dobra, czekaj, przejrzę czat, czy jakiś tam uciekł. Jestem tego ciekawy. Czy wszystkie? Poczekaj, sprawdzę czat. Kurwa, człowieku, ślubom legend. Wszystkie żeśmy ubili. Wszystkie? Serio? Wszystkie, żaden nie uciekł. Wow. Jeden uciekł. Jeden. Jeden teraz. Czekaj. Dobra, czekaj, bo jestem pełny, wiesz co? Chodź tutaj, zapamiętaj te gwiazdki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tych mam. Sześć legend. Dobrze, teraz zrobimy... Ja pozbieram same legendy, co nie? I wrócimy się i ten. Wiesz co, inaczej, bo ja mam tutaj bardzo dużo legend. Zrobimy tak, że po prostu ja zrobię mały myk, że po prostu... Przerwę na chwilkę nagranie. Ty, tam... jeszcze jeden goblin jest. Gdzie? Tu. Przerwę na moment nagranie i po prostu wrócimy, jak już to wszystko sobie ogarniemy, będziemy lecieć dalej. Dobra, chodź, będziemy se gadać. Tak? No nie dobra, ma jak wolisz. Dawaj, no czekaj, zbieramy. To ja muszę. Ja jestem pełny. Dobra, no to się wrócimy. No dobra, to ja wracam. Czekaj, ja muszę do kadalki. Właśnie na tym polega fan nagrania, co nie? Ja no taki fan, będę latał do miasta i zbierał to wszystko. Nie, ale wiesz, że słuchaj, dla widzów to jest... Wiesz co mi wypadło... No to mów coś w takim razie. Wypadło jak nasrał, okazało się tych wiesz schematów. Co? Ja mam też schematów, bardzo dużo, tylko tak, wiesz tak, co, na złość... Co? Na złość nie mam tego, ale który legend szukam. Też coś wypadło. Jak na złość, mam jeden pierścień i cztery schematy. I to nie jest ten schemat, którego szukam, naprawdę. Co mi się wydawało, że już mam wszystkie schematy, a jednak nie mam. Ja mam cztery, teraz mi jakieś wyleciały. Też mi się wydawało właśnie, że jakiś jeszcze mi zabrakł. A tu jednak jeszcze się dostało. Dalej nie mam tej kuszy. Dalej nie mam tej kuszy. Szukam, tylko tej kuszy mi brakuje. Jak widzicie, gram z Burizą, 2500 DPS-u. Jednak to nie jest to jeszcze, czego potrzebuję. Wiesz co, zamkniemy już ten rift. Dobra, ale... Tylko trzeba zebrać, tak. Aha. Zbierzemy sobie ja i zamkniemy. Ja jeszcze jestem biedny. Ja tam, dla mnie każdy kawałeczek, każdy kamyczek teraz się liczy, tak? No, to dla mnie też. Ja też nie mam tego dużo. Jestem na dorobku jeszcze.
Bo ja praktycznie zacząłem sezon i miałem przerwę 5-dniową, także... O Jezu, znowu jestem pełny. Ty jesteś maniak, to szybko tam odrobisz. Znaczy ja wiem, że ja taki maniak. Jesteś, ale jesteś. Co prawda lubię pograć w Diablo. Ile ty masz przegranych godzin już w Diablo? Nie wiem, musiałbym to zliczyć, ale sporo. Nie ma co ukrywać, sporo. No 2000 już masz na pewno. Tak, to na pewno. No, ja też mam z 1900, może 2000 chyba robię. Czekaj, jeszcze na zbieram. Jeszcze cały sezon pierwszy, cały ten przedsezon, no dużo będzie tego. Dobra, powiem ci, ja już zebrałem chyba wszystko. Czekaj, ja jeszcze zbieram kamyczki. Jeszcze, o właśnie, jeszcze kamyczki. Kurna, i mnie mapa zabiła, no. Co cię zabiło? No mapa mnie zabiła. Mapa, dobrze. Dobra, ale zielonych kamyczków mam na szczęście sporo. No, może dobrze. Muszę zaupgrade'ować. Ja już żółte itki nie ten. Nie zbierasz żółty? A czy no teraz na odcinku tym nie zbieram. Czekaj, tu jeszcze jest coś. Jak już wejdziesz gotowy. Wiesz, tak, żeby. Tak. Już praktycznie jeszcze zobaczę. A jeszcze tutaj mam jednak. Czy coś nie przeoczyłem? Dobra, czekaj, cofnę się. Dobra, i zamykamy tego giera, co nie? Tak jest, dobra, to ja już się cofam. Jeden pierścień, cztery schematy, no hańba. Tak się cieszyłem, ja też myślałem, że tyle legend mi wypadło, a to schematy, tak? O, chociaż dobrze, że starożytny. Ale co? Czaszkochwyt. Czaszkochwyt. No, zobacz sobie, taki starożytny pierścionek. Ja go sobie zachowam, bo to będzie na próby już pierścionek. Czaszkochwyt. Bardzo fajny pierścień. O. Czas trwania kontrolę, no. No, ale to ogólnie na próby będzie pierścionek. Dobra, tak jak widzicie, bo mojej skrytce nie jest ona zbyt obszerna, tutaj mam jakieś wszystkie masz kamyczki legendarne? Co, nie mam zielonego pojęcia. Ja już mam wszystkie. I zobacz, jeszcze mam takie coś. Starożytna klęska taka mi poleciała, 3100. Wiesz co, nic mi to nie mówi, ja się totalnie nie znam na DH. No, bardzo fajna jednoręczna kusza, która po prostu naznacza mobki przy trafieniu i one dostają więcej obrażeń. No dobra, to ja zamknąłem już ten rift. Tak, już tylko sobie rzucę kamyczki. No, kamyczków mi przybyło. Mamy 13 minut. Jakichś surowców. Dobra, to otwieraj nowy. No czekaj, musisz się zamknąć, tak. Mhm. I co, ogólnie jakoś wrażenia mam pozytywne, jeżeli chodzi o ten sezon, bo dużo więcej ludzi gra, z kim pograć. Wiesz co, niby tak, tylko kurczę, szkoda, że te rzeczy, które trafiły do... mają trafić do aktualizacji nowej, że nie trafiły do sezonu. No, to jest szkoda, tak? To jest ewidentnie szkoda. Otwieram i... nowy. No i dobra. Chociaż mogli, kurde, wystarczyłoby, żeby sety wrzucili, cokolwiek, te trzy sety, żeby dali, no. Wiem, że chcą jak najwięcej na aktualizację, ale to zobacz, w aktualizacji będzie więcej niż na rozpoczęciu się sezonu, tak? Też, ale może dodadzą to jeszcze tutaj. Wiesz, no na pewno to jak wejdzie aktualizacja, to wejdzie na sezon i na ten, tak? O, znowu goblin, ale jeden, pojedynczy. Zwykły, no. Muszę porobić więcej tych normali, bo ten schemat musi mi wylecieć. A co ty potrzebujesz? Schemat, aha, schemat na tajemny grot. A, tak, to zawsze nazywa. Wszyscy robili, tak? Tak, ja jeszcze nie mam. Dosłownie każdy schemat mi leci, tylko nie ten, co potrzebuję. A to jest normalne. To tak jak ja miałem już prawie cały zestaw inny i nie mogłem wydropić kurde pasa, tak? I dopiero wczoraj go wydropiłem, dosłownie. Pasek inny? Tak, żeby mieć pełny set, tak, z tym, z pierścieniem królewskiej, tak? I niestety, ile odłamków na to poszło, full. O nie, no ja teraz... O, zostałeś tam. Co? Ja u Kadali teraz zbieram ten pasek. Muszę godzinę wiedźm wylosować. Wiesz co, wiesz, że już miałem dwie? Tak? Może mi dropnij jeszcze jedną, to mi dasz ją teraz przy okazji. Powiem ci, ja że żadnej jedna... Nie masz Nemesisu. Jedna słaba, tak? Nie mam. Jedna słaba, a druga taka Opa, dziwna, bo niby ten, jak to się mówi, niby miała dużo obrażeń, bo 46, miała pancerz, miała attack speed, ale nie miała żadnego ten, będę musiał zręczność kręcić, tak? Ja to wolę godzinę z Witem. Tu nie mam niby z pancerzem. Powiem ci, że jest taka w przypadku zręczność, wit, atak, speed, obrażenia. O, no to dla ciebie taka by była idealna. Co prawda nie starożytna,
ale ładna. Szczerze mówiąc, ta lewnicza, jaka mi do tej pory są już starożytne, powiem ci. Słyszę? Są tak, i starożytne. Wiadomo. Stąd mi się wydaje, że naprawdę, że jest chyba większy. Teraz pewnie na krótki okres czasu, jak ludzie są, że tak powiem, na dorobku, pewnie dali większy, lepszy drop. Mówisz tak? Tak się wydaje, wiesz, no naprawdę w miarę szybko się to wszystko dropi, tak? Ale to pewnie przytrzymają z tydzień, dwa i o, mam wiesz. Pas legendarny. Wartownika, niestety. Dalej nie to, co chcę. Zawsze jak widzę, pas, to jest to godzina. No. Bo ogólnie ty w swoim bidzie na DH z godziną biegasz, tak? Tak, ja tak potrzebuję godziny. No ja ogólnie Michowie raczej nie biegają, raczej z pasem inny. Albo z tym pasem, który skraca czas odnawiania, co nie? Skilli? No nie pamiętam, wiesz co, ty to pamiętasz wszystkie te nazwy, ja no to pamiętam. Wartownika. Całkiem możliwe. Ten, co ja właśnie dropnąłem przed chwilą. O. Co mi wypadło? Też to ci mogę dogadać. Buty sytowe. Wiesz co, nie, powiem ci, że mam naprawdę ładny. Nie starożytny, ale a jak będę miał starożytny? To nie. Weźmiesz. Starożytny, to pewnie. Wiesz, ogólnie jest ten build, gdzie praktycznie mogę cały czas na ulcie biegać, tak? On znaczy? Jest nastawiony no, na... Na murzynie. Na murzynie, tak, na ulcie, na tym, na ulti. Mnichar. Właśnie, kiedy Lola wznawiasz? To nie pytanie wiem, jakoś go zaniedbałem. I muszę po prostu zacząć, tak? Ostatnio więcej grałem w Diablo, zresztą ja już tak trochę się zaszufladkowałem na kanale w Diablo i niestety. Nie, inne rzeczy trochę gorzej się oglądają. Tak się pętla zamknęła. No i 220 mi teraz poleciał. To bardzo ładnie. Nie jest źle. A, szybciutko się wbije, jak tam... Ten, mówię ci, zrób se, jak będziesz z ludźmi biegał w teamie, to zrób se po prostu taki build na expa i cześć. No, ale ja mówię, będziesz nie jestem tam 20%. Taki. Wiesz, ale ja ci powiem, ja bym chciał w miarę szybko wbić tak do 500. No bo wtedy już te trzy podstawowe rzeczy możesz sobie powbijać. No tak, tak. Nie, 500 to jest... To są dwie kolumny maksymalne. Jak 600 wbijesz, to masz 3. Nie, no... Dwie? Tak. 500 paragon to będziesz miał tak jakby 2,5. O, 200 paragonów to jest jedna kolumna. Dobra, dawaj dookoła. Tak do góry? No dobra. No pojętnie, no tak, tylko żebyśmy szli obok siebie. No i ogólnie mich świetnie, kurde, jeszcze oczywiście nie mam tego kika filmowego dla mnicha, tak? Wodnej pochodni. Tak, nigdy nie pamiętam, jak się nazywa. Chyba duże więzienie. Ostatnio powiem ci, że dość często się trafia to duże więzienie. No spore jest. No, ale wiesz, kiedyś tak mocno... O, znowu coś, miecz dwuręczny. Jakiś Maximus? Łamy. Wiesz co, miałem przed chwilą Maximusa, ale słabego. Teraz ci dropnął ze mną, czy nie? Tak. A, zszerowałeś go już? Tak, znaczy... Nie wiem, czy go zszerowałem, muszę zobaczyć. Ale chyba tak, bo był słaby. Miał 300, miał chyba, czy 300. Nie, to naprawdę słabiutki był. Tylko siareczka się kłaniała, co nie? Po strażniku. So, ogólnie nie mam dobrej broni nadal jeszcze. To co mam, to jest ta broń też dla nie mam dobrej. Ja też Daibo, które podwaja atak speed. Chodź, wyczyścimy do końca, bo to jest fajne. Tak, ale ja tędy przyszedłem. To trochę zawinę do ciebie. No już powiem ci, szósteczkę się bardzo przyjemnie czyści. No wiesz, tak jak biegamy z tobą, ty jesteś DH, no to... Wiesz, ja dopiero zacznę robić dipsa, jak tą wolną pochodnię dropnę, tak? Bo to, co teraz mam, to jest taki build na supporta, tak? Bo ja to pościągam i tak dużo dipsa tym nie ściągasz robię. Mowy? Masz cyklon, tak? No tak, no. A no spoko, nie spojrzałem. No, ściągam. I wiesz, mam dużo resów w miarę i przez to... Tam do jakiejś tam 38, 39 szczelinki ogólnie stoję, tak?
Wiesz, to jeszcze nie jest to on, ale to ja, ja dopiero od niedawna, od paru dni robię rękę 6, więc trzeba... Teraz mnie zwaniają. Na komórze? Tak, tylko że ja nie mam dźwięku włączonego, ale to widzę. Wiesz co, ja przeważnie też mam wyłączony dźwięk. Tylko jakoś wiesz, nie wiem, czy czekałem na jakiś telefon, czy czekałem na coś i ten. Nie miałem złączony. Pozwolimy sobie dokończyć tutaj też więzionko. Dobra, nie wiem, tam jest czas. Już 20 parę minut pewnie jest. 20 minuta leci, 21. W miarę okej. Nie będziemy już tam dalej iść na dół. Dobra. No to mieliśmy. To będzie trochę krótszy, na pewno jeszcze ten jeden. O, dobijają się konkretnie. No dobra, chodź tutaj, dobra. Nie chcesz do tego? Do obozu? Myślę, że starczy tyle. No to i tak już jest sporo. Jest tak zabudowane, że... To ewidentnie można. No jeszcze na pożegnanie. No elitka. No dobra, to chodź do miasta. Cofniemy się. Aha, do miasta. Chcesz, tak, bo tutaj jest... Tutaj będą nas zaczepiać. Ja tu jeszcze oddam, sprzedam rzeczy. Czekaj, ja zabiję tego gościa. Dobra. I to miasto. No i fajnie, że był Goblin Rift. No fajnie, był Goblin Rift, tam się trafiło. Ale więcej schematów. Wszystkie zabiliśmy w takim wypadku? Jeden uciekł. Nie, jeden nie uciekł. Uciekł, na czacie widziałem. Aha, pisało, że uciekł. Jest napisane, że ucieka. Ale tylko jeden, także nieźle. Dobra, ten pas wartownika słabiutki, także pozwolę go sobie zsiarować. Chwila. No dobra, to Legiona w ciało. Jestem. Bierzecie w ciało. Podniosłeś ten telefon w końcu? Za moment. Chwila, bo nam się wbijają. Moment. Jeszcze się nie zgadza. Nie ma. No, tak to jest właśnie, jak to się dobija. No widzisz tutaj. Jak się nie odbierze telefonu, prawie, to zaczynają... Prawie na żywo nagrywamy, tak? No ja tu tam troszeczkę te moje zejście wytnę. Dobra, także dzięki ogólnie, że tutaj gościłeś ze mną. Takie pożegnanie trochę hardkorowe było, bo musiałem, już się dobijają do mnie. Także okej, dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka, to był gościnie ze mną Iron Tom 13. Nie ma sprawy. Robiliśmy sobie takie zwykłe szczelinki na T6, na drugim sezonie już, naszymi świeżo zrobionymi postaciami. Zobacz, jeżeli wam się podobało, zapraszam do oceny tego nagrania, dajcie tego kciuka. Nie lajkujcie. Komentujcie, bo... Jestem ciekawy, czy też gracie drugi sezon, jak wam idzie te układanie postaci. I subskrybujcie kanał. Także dam w opisie odnośnik do kanału Tomka. I także jeżeli będziecie chcieli też coś od Diablo obejrzeć, możecie sobie tam zerknąć. Także dzięki jeszcze raz. Tobie też również dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich widzów. Do usłyszenia w następnym odcinku z Diablo 3. Na razie, cześć. No, cześć.